Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Już samo opublikowanie poprzedniego odcinka, czyli wstępu do serii Blokersi, sprawiło, że już mam dużo do wyjaśnienia. I zanim przejdziemy do przykładów, to w takim razie jeszcze trochę takiej podkładki, jakby to ująć, aksjologicznej. Dlaczego ta seria? O pierwszym odcinku informowałam Was, pokazując screena, że jeszcze przed publikacją miał więcej łapek w dół niż w górę. I jak zareagowaliście? Zareagowaliście najlepiej, z najlepszą intencją i chcąc bardzo dobrze, natomiast mnie te reakcje zasmuciły. Zasmuciły mnie tak samo jak kiedyś, dawno temu na tym kanale, mechanika playlisty Dramat Hejtera. O czym mówię? O tym, że mówicie mi, żebym się nie przejmowała i robiła swoje. I wiecie, strasznie samotna, niezrozumiana, smutna i równocześnie przed górą Syzyfa postawiona się czuję, kiedy mi mówicie, żebym robiła swoje, gdy ja mówię o hejcie. Bo moja praca to jest dekodowanie systemów wrogości, a więc i hejtu. Ja wam nie pokazuję hejtu i nie mówię o nim, hejtu, wrogości, nieprzyjazności, agresji i tak dalej, wszystkich tych pokrewnych demonów. Ja wam nie pokazuję tego po to, żeby wam się poskarżyć. Ja wam pokazuję to po to, żebyście mogli coraz lepiej to rozumieć, coraz lepiej siebie i świat w kontekście tego rozumieć, po to, żeby temu przeciwdziałać. Nie dla mnie. Dla nas wszystkich. Dopóty interpretujecie mówienie o wrogości przeze mnie, czy przez innych twórców, edukatorów, jako mówienie o swojej prywacie, dopóty wy jesteście sprzymierzeńcami tej agresji. Jesteście sprzymierzeńcami tej wrogości, ponieważ dajecie na nią ciche przyzwolenie. I jasne, myślicie, że nie, ja wiem. I ja nie mam do was o to żalu i pretensji. Natomiast bardzo, ale to bardzo mi zależy na tym, byście zrozumieli, że interesem nas wszystkich jest patrzenie trochę dalej niż tylko poza czubek własnego nosa. A więc kiedy ja mówię o wrogości, to ja nie mówię dlatego, że ona mi robi krzywdę. Tylko dlatego, że ona nam wszystkim z osobna oraz wszystkim razem jako społeczeństwu robi krzywdę. Niszczy struktury społeczne, niszczy struktury międzyludzkie, niszczy struktury wewnątrz ludzkie, a więc i pojedynczych ludzi. Tak jak wiecie, ja często mam poczucie, że mówię o czymś, że mówię bez sensu w ogóle. W tym sensie, że wydaje mi się, że kręcę film z samymi oczywistościami. Rzadko, chociaż oczywiście reakcje wasze są takie, że widzę, że ten film coś wniósł. Ale rzadko zderzam się z aż taką ścianą niezrozumienia, jak w tym przypadku, gdy mówię o wrogości. Zawsze, ale to zawsze, staracie się wówczas udzielić mi wsparcia, tak jakbym to ja była konkretnie ofiarą, która sobie nie potrafi poradzić z tym, że spotkała ją wrogość. Jak wam to przedstawić na przykładzie? Słuchajcie, no jeśli powiedzmy pomagam Ukraińcom, to nie dlatego, że Putin mnie zaatakował, bo on mnie nie zaatakował. Ale czy to oznacza, że ofiary wojny mają mi być obojętne? Rozumiecie, to jest coś takiego. Ja tutaj, w tym przypadku, kiedy mówię o pojedynczych przykładach wrogości, często na swoim przykładzie, to nie dlatego, że mnie ktoś napadł, tylko że ktoś kogoś napada i to przechodzi bez echa. A jeśli coś przechodzi bez echa, to jest normalizowane. Nasze społeczeństwo ma znormalizowaną wrogość i agresję do tego stopnia, że Polacy za granicą są rozpoznawani po wzajemnej wrogości. Inne nacje, gdy są za granicą, w obcym kraju, tworzą wspólnoty, a Polacy fight cluby.
Ja bardzo długo nie chciałam tego przyjąć, nie chciałam w to wierzyć, ale niestety ja już po prostu mam na to już takie dowody, że już się dłużej nie mogę oszukiwać. Ogólnie dzisiejsze czasy, czyli postmodernizm, sprzyjają wrogościom wszelkiego rodzaju, ale historia Polski, mentalność Polski sprzyjają normalizacji przemocy. I owszem, ja byłam ofiarą przemocy, jestem ofiarą hejterów, jestem ofiarą stalkerów. Zrobiono mi w życiu bardzo dużo krzywdy i ja bardzo ciężko ją zniosłam, dużo za nią zapłaciłam. Ale ja uczę o przemocy nie dlatego, że ja dużo zapłaciłam, ale dlatego, że ja jestem jedną z nielicznych osób, które po dowolnym wpierdolu potrafią wstać, otrzepać się i iść dalej. Dlatego ja się zajmuję tym tematem, bo ja sobie z nim radzę. Ale komu ja pomagam? Ludziom, którzy również na tym ucierpieli i też wstają i sobie radzą, przechodząc długą ścieżkę zdrowia, żeby się pozbierać. I wrogość jest zjawiskiem społecznym, które niszczy jakość życia społeczeństwa. Dlatego ja się tym zajmuję. Błagam, przestańcie myśleć w kategoriach ja. Bo to jest myślenie w kategorii ja. Jeśli myślicie, że ja mówiąc o wrogości, mówię dlatego, że ja się chcę poskarżyć. I wy mi dacie wsparcie, powiecie, robisz dobrą robotę, rób swoje, nie przejmuj się i to wystarczy. Nie, bo ja wtedy widzę, że moja robota do was nie dociera. Bo nie rozumiecie, że mi chodzi o coś więcej niż ja, moje. Wiecie, normalizacja przemocy ma gigantyczne skutki dla każdego z nas z osobna i dla wszystkich razem wziętych. Mamy nieprzyjazne społeczeństwo o jednym z najniższych poziomów zaufania społecznego w obrębie nacji. Co to oznacza? To oznacza, że dla każdego Polaka poziom stresu, poziom funkcji uciekaj albo walcz w organizmie jest wyższy niż dla innych ludzi, niż dla innych nacji. Co to oznacza? To oznacza, że mamy gorsze zdrowie i wyższą śmiertelność na przykład. To oznacza, że my nie budujemy w oparciu o kooperację, tylko każdy ciągnie do siebie w oparciu o przekonanie, że drugi rodak jest oszustem, jest niegodny zaufania. Przyzwalamy na przemoc, zrzucając odpowiedzialność za nią na ofiarę. W jaki sposób? W taki, że ty ofiarą masz się nie przejmować. Nie, że wyrzucamy, wiecie, karamy, sankcjonujemy, wykluczamy sprawców przemocy. Nie. My narodowo wymagamy od ofiar przemocy, by robiły dobrą minę do złej gry. Dlatego nie mówcie mi, proszę, kiedy pokazuję wam przykład wrogości wobec mnie, nie mówcie mi, żebym się nie przejmowała do cholery i robiła swoje, bo robię dobrze. Tylko spójrzcie na to, co ja próbuję wam pokazać. Spójrzcie, kim jest sprawca, jak on się zachowuje, po czym rozpoznać wczesne objawy przemocy. Nie po to, żeby mnie pocieszyć, tylko po to, żeby sprawcom mikroprzemocy zacząć mówić stop. My nie mówimy stop jako społeczeństwo. My mówimy tak, gadaj sobie, albo się dołączamy. Już nawet nie wiemy, gdzie są granice, a ofierze każemy nie robić dymu, nie przeżywać, wziąć się w garść, trzymać formę, nie mówić o tym. A pamiętajcie, do tego nic nikomu, co się dzieje w domu, to jest skrypt DDA. To jest patologia, to się leczy. A my jako społeczeństwo uważamy, że nie wolno mówić o krzywdach, które nas spotkały, bo to jest zbyt wylewne, bo to jest nasza sprawa. Właśnie, bo my się mamy nie przejmować. Czyli nikomu nic do tego, co się dzieje... Jezu, nie umiem tego powiedzieć. Do tego nic nikomu, co się dzieje w domu. Czyli przemoc ma się dziać, a my mamy być cicho. A jeśli ktoś pokazuje przemoc, to albo jest ofiarą, która wprawia innych w zażenowanie, albo jest społeczniakiem, który wprawia innych w zażenowanie i wtrąca się w nie swoje sprawy. My nie blokujemy złych postaw. My nie blokujemy krzywdy. W naszej polskiej mentalności nie blokuje się krzywd, tylko blokuje się krytykowanie ich. Dla nas jest normalne to, że my się wzajemnie nienawidzimy, obrażamy, poniżamy,
I teraz słuchajcie, wam się wydaje, ja tobie się wydaje, tobie się wydaje, tobie się wydaje i tobie się wydaje, że ja sobie z tym radzę, znaczy ty sobie z tym radzisz, nie? Jeśli tak myślisz, to nie rozumiesz, jak działa mózg. Mózg jest głupi i on nie odróżnia tego, czym się należy przejmować, a czym nie. Szczególnie mózg dzieci, dorośli sobie z tym trochę lepiej radzą, ale wcale nie tak świetnie. Jeśli żyjesz w społeczeństwie, w którym wiesz, że to ofiara ma być cicho, a po prostu zachowania agresora należy ignorować, przemilczać, omijać, odwracać się albo mówić, o, to świadczy o tobie, to ty żyjesz w nieustającym zagrożeniu. A potem jest strasznie dziwne, że tylu Polaków jest chorych na depresję, ma skłonności samobójcze, ma choroby serca, ma nerwice, ma zaburzenia lękowe. To jest właśnie to. Żyjemy wśród predatorów. Na własne życzenie. Bo predatorom się nie mówi nie, tylko się mówi nie ofiarom, które się bronią. A macie tutaj doskonały przykład tego, co zrobiła ze mną mentalność wsi i mentalność wymiaru sprawiedliwości polskiego. Ja krzyczałam o tym za głośno, więc mi policja i prokurator grozili, że jak nie przestanę na ten temat krzyczeć, to dopiero będę miała przykład. We wsi mnie tak dojechali, że sprzedaliśmy dom za bezcen, byleby już tam nie wracać. To, że jest wiktymizacja ofiar, bierze się właśnie stąd, że w naszej mentalności w ogóle głupio jest powiedzieć, ty jesteś agresywny. Głupio jest powiedzieć, ty jesteś napastliwy. A z drugiej strony jest ogromny, ale to ogromny nacisk na to, żeby jeśli jakaś osoba stanie we własnej obronie, nazywać to agresją. I ja wielokrotnie zostałam w internecie odsądzona od czci i wiary, ponieważ ja się upomniałam o własną godność od razu w reakcji na pierwsze naruszenie granic. I wiecie, to nie jest tak, że sobie świetnie radzimy, jeśli wiemy, świadomie lub podskórnie, że żyjemy w społeczeństwie, w którym jeśli ty sam obronisz swoje granice, to się na ciebie rzucą i powiedzą, że jesteś agresywna. Nie, jesteśmy jako Polacy znakomicie sami przez naszą wewnętrzną, społeczną autocenzurę przystosowani do tego, by wiedzieć, że własna godność jest jak dupa. Każdy ją ma i powinien ją chować. To znaczy, ty nie możesz być godną osobą, traktującą siebie z godnością i wymagającą traktowania ciebie z godnością od innych współrodaków, bo to jest nieprzystosowawcze w Polsce. Czyli żyjesz w schizofrenii. Żyjesz w społeczeństwie, w którym jesteś coś wart, dopóki się nie chronisz, czyli dopóki się nie szanujesz. Jesteś coś wart, gdy na ciebie plują, a ty podnosisz dumnie głowę i co najwyżej odchodzisz, ale jak oni idą za tobą i dalej plują, to ty nie będziesz się rzucał, bo ty musisz pokazać, że ciebie to nie obchodzi. No to wiesz, doprowadzasz do sytuacji, w której mówisz, że deszcz pada, gdy na ciebie plują. My zatraciliśmy poczucie tego, co jest normalne, w sensie, co jest właściwe, co jest zdrowe. I dlatego będę robiła tę serię. I zrobię jeden jakiś tekst napiszę i zrobię z niego gifa, do po prostu informowania wszystkich o tym, że to nie jest takie proste. Czyli jeśli ktoś mi będzie mówił, ale nie przejmuj się, rób swoje, to mu będę po prostu, będę go gasiła, no bo najwyższa pora na to, żeby zacząć gasić myślenie tak ograniczone. Bo to jest ograniczone, kochani. Świat się nie kończy na tym, że moje ego dostało w dupę. Czy ono dostało, czy ono nie dostało, to Polska jest po prostu na skraju w ogóle, nie wiem czego, jakiejś kompletnej psychozy, gdzie rząd działa przeciwko społeczeństwu, gdzie administracja działa przeciwko obywatelom, gdzie ludzie działają przeciwko sobie nawzajem i wszyscy mówią, no bo tak jest, no bo polskie sądy takie są, no bo polskie urzędy takie są, no bo policja taka jest, no wiadomo, nie ufa się policji. No serio? To jest niemoc, to jest po prostu, to jest nihilizm, to jest poddanie się. Nic nie mogę.
Moje wartości nic nie znaczą, bo i tak przegrają. No przecież to jest żałosne, no. Jeśli każdy z nas myśli, że nic nie może, że jego reakcje nic nie znaczą, na nic nie wpływają, to powiedzcie mi, po co wstawać z łóżka? Bo ja nie widzę powodu. Chyba po to, żeby pójść po flaszkę, co najwyżej. Bo nic innego nie ma sensu w świecie, w którym jest dobrze, jak jest źle. Po prostu tak jest. Polacy zaakceptowali to, że Polska jest piekłem. Jest emocjonalnym piekłem. I że nic tego nie zmieni. A to twoja świadomość, twoja reakcja może coś zmienić. I dlatego ja chcę, żeby te gify z tym blokowaniem się rozprzestrzeniły. Dlatego je robię. Bo wiecie, jeśli coś działa, to wzrasta. Więc jeśli chamstwo w internecie działa, to znaczy, można nim ciągle kogoś denerwować, kogoś albo wciągnąć w jakąś gównoburzę, albo wywołać gównoburzę, albo komuś sprawić przykrość. Można dostawać wściekłe buźki za to, że się napisało jakieś chamstwo. A przede wszystkim można być pełnoprawnym członkiem jakiejś rozmowy, jeśli jest się chamem, to to działa ewolucyjnie, ale i fizycznie w ogóle. Rzeczy, które są w stanie się samo utrzymać, działają i wzrastają. I wiecie, o co mi chodzi z tymi gifami? O to, że cham zablokowany przez ciebie, ciebie, ciebie i ciebie przestaje uczestniczyć w rozmowie. Nie ma go w tej rozmowie. I to jest trening behawioralny dla chama. Wyleciał. Bo jeśli to wy wylecicie, przestajecie się wdawać w dyskusję, to on zostaje w tej rozmowie. I co on rozumie? Co rozumie prostak? Agresywny prostak? Agresywny prostak rozumie, że wygrał rozmowę. I idzie rozwalić następną rozmowę. A on rozwala tę rozmowę. Nie widzicie? Nie widzicie tego, że prowadzicie jakąś całkiem spoko rozmowę w jakiejś grupie, pod jakimś postem i przychodzi cham i przekierowuje w ogóle temat poprzez mikroagresję lub nie mikro wcale na siebie. I temat się urywa. Wy jesteście okradani z waszych własnych rozmów i jedyne, co mamy w odruchu jako Polacy, kiedy ktoś nas okradnie z naszej rozmowy, którą współtworzyliśmy z innymi ludźmi pod jakimś postem, to jest, jestem ponadto. Ale ponadto ty jesteś. Ponadto ty jesteś, że ty sobie rozmawiałeś i ktoś przyszedł i rozwalił ci rozmowę i jej nie dokończyłeś. Miałeś przyjemność, miałeś jakiś cel i ktoś przylazł i ci to zabrał, a ty mówisz, o, jestem ponadto. Mi to nic nie robi, to jest biedny człowiek. Nic ci nie robi, to po chuj za przeproszeniem zaczynałeś tą rozmowę, skoro jej zniszczenie i niedokończenie nic ci nie robi. Powiedz mi, jaki jest sens zaczynania czegokolwiek, jeśli godzisz się z tym, że ktoś obcy przyłazi i ci po prostu rozwala klocki. Czy naprawdę pasuje ci życie Syzyfa? Czy naprawdę pasuje ci to, że codziennie ustawiasz sobie wieżę z klocków, wpada ci jakiś sąsiad lub osoba z ulicy i ci kopie tą wieżę i nigdy nie dokończysz i to po prostu zaczynasz ją sobie stawiać w innym miejscu od nowa? Naprawdę? Ile razy? 10, 20, 100? Naprawdę? Jeśli tak, to jesteś schizofrenikiem. Więc nie, to osoby, które niszczą rozmowy, powinny być blokowane, mieć dostęp do tych rozmów, a nie rozmówcy powinni wychodzić po to, żeby być ponadto. Bo wiecie, no co, nadstaw drugi policzek i trzeci i dziesiąty? Jestem przekonana, wiecie, że katolicyzm jest źle rozumiany. Dla mnie to, co jest napisane w Starym i Nowym Testamencie, to jest opis rzeczywistości, a nie opis tego, jak powinno być. Natomiast Polacy zinterpretowali to jako naukę o tym, jak powinno być. A więc, że tak, jest fajne i z klasą, i cool, i z godnością, i w ogóle na poziomie nadstawiać te policzki po nie wiadomo ile razy. A wtedy zło wygrywa, nie rozumiesz tego? Nie rozumiesz, że jeśli nie postawisz granic, tylko powiesz w momencie, gdy twoje granice są przekraczane,
jestem ponadto, to ty kurwa nie będziesz miał w końcu miejsca do istnienia? A zło będzie miało? To ponad co ty jesteś? Ponad wartości. Przyzwalasz swoją przezroczystością, swoją nijakością, przyzwalasz na powiększanie się zła. Wiecie, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, to większość z nas była za tym, żeby powstrzymać Rosję, prawda? Żeby pomóc Ukrainie. A gdybyśmy się zachowywali tak jak Polacy wobec mikrowrogości, to byśmy byli ponad to i byśmy mówili Ukraińcom, bądźcie ponad to, róbcie swoje, nie przejmujcie się, bądźcie sobie dalej w sercach Ukraińcami, nie? I żaden Biden by nie przylatywał jeść pizzę, bo on powiedział, no ja jestem ponad to, ja się nie mieszam w konflikty, nie? Powiedziałby Załońskiemu, no stary, jesteś fajnym kolesiem, nie przejmuj się tym, co ten Putin robi. No ludzie, konsekwencji. Przenoście ze skali mikro na makro i patrzcie, czy zasada waszego postępowania jest na tyle dobra, byście mogli chcieć, aby stała się prawem powszechnym. To jest Kant. Imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta. Miej pewność, że możesz chcieć, by zasada twojego postępowania stała się prawem powszechnym. Więc kiedy następnym razem komuś, kto mówi o wrogości, powiesz, nie przejmuj się, bądź ponadto, to pomyśl, że mówisz to też Zełańskiemu. I zastanów się, czy w którymś z tych dwóch przypadków nie wychodzisz przypadkiem na osobę skrajnie biernie agresywną. No bo tak, bo to jest bierna agresja. Nawet tego nie rozumiesz, kiedy z całego serca starasz się pocieszyć kogoś, kto pada ofiarą mniejszej lub większej agresji i wrogości. Jeśli mówisz nie przejmuj się, to mówisz mu zaprzecz temu, że zrobiono ci krzywdę. Nie reaguj jak normalny, tylko jak nienormalny, obojętny po lobotomii. Nie nazywaj rzeczy po imieniu. Taka propozycja, by być ponad to, by nie zwracać uwagi, by się nie przejmować, to jest propozycja, która w psychologii i w psychiatrii ma swoją nazwę. Jest to zaprzeczenie. Czym jest zaprzeczenie? Jest to jeden z mechanizmów obronnych psychiki przed bólem. Jaka jest natura mechanizmów obronnych? Poza zupełnie zdrowymi, które są marginalne, takie jak poczucie humoru, to cała ogromna lista mechanizmów obronnych, takich jak właśnie zaprzeczenie, wyparcie, projekcja, przeniesienie, to są mechanizmy, które na chwilę pomagają, ale ogólnie są destrukcyjne i to się terapeutyzuje. Zaprzeczenie polega na tym, że właśnie plują na was, a wy mówicie, że deszcz pada, to jest jedno, a drugie, plują na was, a wy mówicie, że was to nie rusza. Jeśli pożyjesz sobie w tym, że ktoś cię obraża, a ciebie to nie rusza, to w którymś momencie zaczniesz być tak zagubiony we własnej psychice i we własnym samopoczuciu, że dobrze będzie, jak pójdziesz do lekarza lub na psychoterapię i powiesz, że nie wiesz, dlaczego źle się czujesz. Każdy mechanizm obronny jest dla psychiki szkodliwy, bo jest oszukiwaniem psychiki, że nie jest tak źle, jak naprawdę jest. Więc doradzanie innym, by posługiwali się mechanizmami obronnymi, jest formą przemocy. Jasne, nieuświadomionej, ale przemocy. To jest tak, jak mówicie komuś nie płacz, albo zapomnij o tym, nie myśl o tym. Nie, psychika tak nie działa. Psychika ma swoje prawa, a mechanizmy obronne próbują te prawa oszukać. Po to, by nie konfrontować się z przykrością. Tylko, że psychika nie lubi być okłamywana. Zdrowa psychika to jest psychika, która jest szczera sama ze sobą. Mechanizmy obronne są niedojrzałe. To są rzeczy, które robi psychika, gdy nie umie zrobić nic sensownego. Dzieci tak próbują.
radzić sobie z rzeczami, z którymi nie potrafią sobie poradzić. I z mechanizmów obronnych powinno się wyrosnąć w dzieciństwie, a jeśli nie wyrosłeś, to prędzej czy później będziesz się kwalifikował do terapii. Więc nie doradzajcie mi, proszę, bym dokonała regresu osobowościowego i wróciła do mechanizmów obronnych, do mechanizmu obronnego, jakim jest zaprzeczanie. I proszę was, nie radźcie tego innym ludziom, bo tak samo jak z tą wszechobecną wrogością, która jest akceptowana, rozsiewacie mgłę znaczeniową, że zaprzeczenie jest dobre, że zaprzeczenie jest zdrowe, że zaprzeczenie to jest klasa. Czyli dysfunkcje psychiczne podnosicie do rangi pożądanej normy. I zaczynamy żyć w społeczeństwie, w którym przekonanie o tym, że bycie pokręconym psychicznie jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Bo posługiwanie się mechanizmem zaprzeczenia to jest bycie pokręconym psychicznie. I fajno, Polak ma jechać na zaprzeczeniu. No nie. Nie, nie, nie. Bo nie można być fajno Polakiem, jeśli Polska nie jest fajna. Bo posługuje się zaprzeczeniem i innymi mechanizmami obronnymi psychiki. Nie, w wariatkowie nie jest fajnie. I wiecie, ja nie namawiam do tego, żeby się wieszać dlatego, że ktoś mi napisał coś przykrego. Ja namawiam do działania w jakimś złotym środku, z balansem. A balansem nie jest ignorowanie rzeczy, które są niedopuszczalne. To nie jest balans, to nie jest złoty środek, to jest skrajność. I podkreślam jeszcze raz, ja wiem, że wy to do mnie mówicie z dobrego serca. Chcecie jak najlepiej mi coś najlepszego od siebie dać. I nie przejmuj się, to znaczy nie bierz tego do siebie. Jasne, to jest dobre, tak, oczywiście. Ale nie bierz do siebie, to nie znaczy nie reaguj. Jeśli wam się wydaje, że na moją samoocenę może wpływać poziom hejtu, który mnie dotyka, no to sobie nie wyobrażacie, jak to jest być mną. I robicie na mnie jakąś projekcję, kolejny mechanizm obronny. Bo gdybym ja się przejmowała w sensie takim, że może mnie zranić, może mnie dotknąć, ja potraktuję w jakikolwiek sposób poważnie jakieś żygi, jakiejś obcej osoby z internetu, to ja bym nie mogła prowadzić tej fundacji, bo ja bym była normalnym oszustem. Ale pomiędzy niech to nie wpływa na ciebie destrukcyjnie, a nie reaguj, są gigantyczne przestrzenie. Nie wolno tego utożsamiać. To, że ktoś reaguje, to nie znaczy, że to go dotknęło osobiście w jego po prostu najwrażliwsze osobiste uczucia, w jego ego. Wręcz, jeśli kogoś dotyka w ego, to on się nie powinien za to brać, za mówienie o tym. On musi mieć jakąś odporność, on musi wiedzieć, że osoba, która mówi do niego takie chore rzeczy, jest zaburzona, jasne. I to z tą osobą jest coś nie tak. Ale to nie znaczy, że ma nie reagować, rozumiecie? To, że ty odejdziesz, się odwrócisz napięcie i olejesz, i nie będziesz blokował, i nie będziesz dyskutował, i przejdziesz ponad to, to jest tylko pewien etap zdrowienia. Bardzo potrzebny, ale na tym się nie powinniśmy zatrzymywać. Człowiek coraz zdrowszy może zacząć wchodzić w konfrontację z wrogością. Po to, żeby ją wyplewiać w końcu. Po to, żeby ją powstrzymywać. Osoba, dla której maksem jest nie reagować, nie może powstrzymywać wrogości. Ale to nie znaczy, że wszyscy inni mają pozwalać się jej rozrastać. Nie. Ci, którzy przeszli ten etap nie reaguj, nie bierz do siebie i poszli dalej w skillach, mogą robić więcej niż tylko nie wspierać czynnie. Bo czym jest to nie reaguj? Nie bierz do siebie. To jest nie wspieranie czynnie, ale to jest wspieranie biernie. To nie jest szczyt możliwości człowieka. To jest początek zdrowienia. I wielu z was fajnie, że osiągnęło ten poziom, ale nie uszczęśliwiajcie innych ściąganiem ich do waszego poziomu, bo on jest szczytem waszych osiągnięć w jakiejś kwestii. I to jest bardzo drażliwa kwestia, bardzo bolesna, bardzo osobista i delikatna. Dlatego możecie być dumni, jeśli weszliście na poziom, nie bierz tego do siebie, bądź ponadto. Ale wiecie, no takie myślenie, że
maks zdolności psychospołecznych, który może być, to jest to, co wy reprezentujecie, no jest ślepotą, oszukiwaniem się. I dlatego naprawdę nie warto jest udzielać innym rad według siebie, bo nie jesteśmy tacy sami. Nie mamy tego samego w głowie, nie mamy tego samego doświadczenia, nie mamy tych samych umiejętności i odporności. I zamiast zakładać, że osoba, od której w jakiś sposób się uczycie, no bo taką dla was jestem osobą, w jakiś sposób się ode mnie uczycie, jest na tym samym poziomie zdrowienia emocjonalnego, co wy, no jest bez sensu. No to po co wy się ode mnie uczycie? Czego wy się chcecie ode mnie nauczyć? Jak być wami? Jak być w tym momencie, w którym wy jesteście? No przecież nie ma sensu. Przez marnowanie czasu. Jeśli mogę was czegoś nauczyć, a chyba z taką nadzieją tutaj większość z was poza hejterami przychodzi, to najlepsze, co możecie zrobić, to odłożyć swoje założenia głęboko do kieszeni lub szuflady w biurku i posłuchać z otwartą głową, co ja mówię. Bo jeśli będziecie sobie narzucać taki filtr, że ja mówię jako osoba, która szuka od was rady i wsparcia, to nie wyciągniecie, to nie poszerzycie swojego światopoglądu, nie poszerzycie horyzontu, bo wy nie zrozumiecie, o co mi chodzi. Tylko jeśli założycie, że ja emocjonalnie ogarnęłam coś, co wy dopiero chcecie emocjonalnie ogarnąć, dopiero wtedy będziecie mieli w głowie, w sobie, w swoim ego, przestrzeń na to, żeby moje słowa mogły wam ukazać jakąś nową perspektywę. A jeśli będziecie pewni, że ja cierpię na to, na co wy cierpicie, no to jedyne, co będziecie w stanie zrobić, to mnie pocieszać. No ale powiedzcie mi, jaki jest sens wchodzenia na kanał psychoedukacyjny po to, żeby pocieszać psychoedukatora? No przecież to jest nie ma w ogóle... To jest w ogóle... No przecież to jest po prostu bez sensu, rozumiecie? I tak chciałabym krócej o tym powiedzieć, żeby było dobitniej. No ale dobra, wyszło ile wyszło. Dziękuję bardzo i do następnego. Kochani, ja słyszę ten dźwięk z tego mikrofonu. Przepraszam. Ja mam ADHD i zaburzenia integracji sensorycznej. I to, co ja robię z wszelkimi przedmiotami, które się znajdą w zasięgu moich rąk, woła o pomstę do nieba, szczególnie jeśli jest to delikatna elektronika. Dlatego teraz kupiłam 3 pancerne mikrofony i liczę na to, że nie zrobię im żadnej krzywdy. Są trochę większe niż ten, który mam teraz, więc będzie mi mniej wygodnie, no ale nie było takich małych pancernych. Także starałam się to naprawić. Nagrałam tym mikrofonem jeszcze 2 filmy, więc jeszcze 2 będą trzeszczące. No a potem już mam nadzieję, że te nowe przyjdą i już nowe filmy będą z lepszym dźwiękiem. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.